czekasz, nie? Cały czas ty czekasz. Czekasz na tę jedną chwilę. Sanie w żołądku mam co chwilę. Nie, Stefan. Chodź, kurde. 19:15. To nie idzie w domu wysiedzieć, nie? Ty chyba masz tak samo. Ja mam tak samo jak ty. No nie mogę. Nie mogę na miejscu usiedzieć. Nie idzie. No nie idzie, nie wiem. ADHD. Zespół niespokojnych stóp, czy co? Już jest za późno, żeby gdziekolwiek lecieć do lasu, czy na pole. Biorę wersę. Naładowana jest. Sito Adi Wejherowo. Torbę zrzutową. Lecę opitolić placę zabaw. Tu mam jeden, drugi, trzeci. A, coś wymyślę. Pierwszy plac zabaw, wersa, 20 minut i zrobiony. Zaczynamy. I cyk. Raz, dwa, trzy, cztery kroki i dwa grosze. I cyk. Dwójeczka. A gdzie? Pod Tyrolką. Tu zawsze najfajniej mi wpadało. No to jestem pod Tyrolką i mam dwa ziko. To będzie wyjazd na szybkie strzały. Tak jak mówiłem, 20 minut, ile ja tu mam? 2,60, 2,70 może. Lecimy dalej. Coraz szybka miejscówka. Zawsze to boisko mnie kusiło. Jeżdżę sobie tutaj rowerkiem do lasu. Na ten mostek, tam potem przez las. Wejherowo moja stała trasa. Muszę to śmignąć, zobaczyć, czy tu czegoś nie ma. Zarąbiście. Znowu dwa grosze. Ale wiecie, coś mi się wydaje, tak patrząc po śladach na piachu, tych równomiernych, takich tak jak ja zostawiam, widzicie, cyk, 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 to wydaje mi się, że ktoś tu już chodził. I cyk. Znowu dwójeczka. Ja muszę z 10 takich placów odskoczyć, żeby dwie dychy mieć, nie? No ale jest dwójka, to cieszy. Cicho, nie? Cicho. Wersa zupełnie cicha. A czemu wam pokazuję, że jest cicho? Bo zobaczcie na to, gdzie ja jestem. Totalnie pod liniami wysokiego napięcia. A tu nie ma ani jednego wzbudzenia, ani jednego dźwięku. Kolejna zaleta wersy. Człowiek wyjdzie z domu, kurę na chwilę przestanie padać. Już to znowu, patrzcie co to się robi. Dojadę teraz do jednego placu zabaw, to jeszcze pewnie mnie kurde trafi. Jakaś tutaj ulewa. No nic, to będę się zawijał. Kolejny malutki boisko do siatkówki. Ale to w mojej okolicy, w której się wychowałem. Tam schowany mój wieżowiec, moja okolica. Dobra, wchodzę tutaj zobaczyć, czy tu coś wyjdzie. Kurde, dzisiaj będę tradycyjnie groszami zaczynał. No ale jest, 5 groszaków. Już światełko włączyłem. Pomimo tego, że 20:10, wiecie, pochmurno, ciemno. Jest 5 groszy. Drobniaków wam nie pokazuję, ale tu też mi wpada dwójka. Także jak mówiłem, 10 placów, 10 takich tych i będzie 20 zł. Ale wiecie, jakaś śmieszna sytuacja. Podchodzi do mnie pani, jest bieżnia taka, normalna taka, nie wiem, stworzywa. I mówi, czy po bieżni pan też chodzi? Ja mówię, a czemu? Bo smoczek dziecko zgubiło, no i jest tragedia w domu, trzeba smoczek znać. To ja miałem się przejść po bieżni, bo pani było ciężko, nie? Ludzie są dziwni. Jak na razie chyba najbogatszy. Najbogatszy, 2, 60, 70, 80, niecałe 3 ziko. Niezły wysiłek, żeby 3 ziko uzbierać. No ale jest, dobra, teraz muszę pomyśleć, gdzie tu dalej ruszyć. Ostatni na dzisiaj, malutki placyk w samym centrum miasta. Co tu jest, parę huśtawek, troszkę piasku, żwirku takiego. Idę się przejść, tak już jest godzina. O, 20:40. Dobra, myknę tutaj i spadam na chatę. 20 groszy. Pierwsza moneta, ale to jest fajne.
Co to jest, jakiś taniec na róże? Czy co? Nie wiem, na jakiej zasadzie to działa. Na jakiejś sprężynie? No, chyba można się tu jakoś powyginać. To jest dwuja? Jo. No to, żeby tradycji stało się zadość. Jest dwa ziko, ale patrzcie, jak to było głęboko. Jest kolejna dwójka. Nie no, 10 placów nie zrobię, jak mówiłem na początku. Ale wpada kolejne 2 złote. Aj, wersunia, wersunia. Same jedynki. Teraz musiałem sobie pimpkiem pomóc. To jest fajny rzut, nie? Tylko ja się boję na to wejść. Ale tam jest płytko, chodźcie. 100 kilo. Pum, 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 pum. Hejli, dejli. Dobra, bo to się urwie. Powiem ci, gadam. Gdzie pan chodzi na plaży, to jest to pan największego znalazł. Ale wy jesteście gaduły. Ja pitole. Lubimy. Najlepszy skarb? Tak, tak. Moją żonę. Nie. Ale nie, tak naprawdę. Nie wiem, nie wiem, nie patrzę na to. O, kolejny grosik. No wie, jest! Tak, nie. Ja to się tu bawię. Dziewczyny, w tej chwili do domu. Raz, dwa. Akurat, akurat. Co za mało laty mnie tu zagadują, no. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Pod tą fontanną jeszcze? Nie byłem, aha. A tu? Nikt nie nawrzucał groszy, żeby wrócić? Chyba nie. Taka fontanna. O, tu jakie piękne damy. Piękne damy, piękne ten. Dobra. Ja już sumuję, obskoczyłem to. Proszę bardzo, kolejne 2,60, 70, może 2,80. I to wszystko. Szybki rzutenesik. Wracam na chatę. Wystarczy, nie? Już nie jedę na kolejny. Bo nawet nie wiem, gdzie tu by był tak najbliżej. Jeszcze jakiś jeden. Chyba, że mi się coś wymyśli, to zobaczę. A zimne, zimne chyba się należy, nie? Żeby z wieczorka śmignąć, gdzie tam kasa otwarta. No, tyle. No. I zaraz Micha się cieszy, nie? Jak taki sześciopaczek. A wziąłem takie, bo Ulka też lubi tą koronę. To po jakiejś małej puszeczce można wieczorkiem sobie myknąć, nie? Zawsze tu mi się podoba. Ludwik, jak to mówił, kościół świętego Adiego Czarnokciukowego. Pięknie on wygląda. A tak sobie jadę właśnie i myślę takie, bo wiecie, Wejherowo 21:15, to już jest miasto wymarte, tu już nikogo nie ma. I tak się zastanawiam, czy w waszych miejscowościach coś się dzieje. Czy jeszcze jakieś kawiarenki, ludzie chodzą, czy cokolwiek. No bo tu to są totalne pustki. Te miasto już dawno przestało żyć jakoś towarzysko. Ty co się prężysz? Ty się jeżysz, prężysz, co ty się napinasz? Ty byś był dobry dla niej. Ja wiem, no. Miał, a ty? Zaloty, tak? Dla tego twojego Stefcia. A ten nie, on idzie, panisko, kurde, panisko idzie, kaszubski tygrys najeżony. No już, Miśka, już. Tak to wygląda. Te 3 miejsca. 40 moniaków. 40 moniaków, a w sumie tu nie wiem. No dobra, 10 zł może będzie z 3 placów zabaw. Nie się dziwicie, czemu tutaj instrukcja od Wersy leży, bo... Instrukcje warto czytać. Instrukcje warto czytać. Kto nie czyta, ten gapa. 40 monet, niecałe 10 zł. Wsypujemy w ten jeden nieszczęsny kubek tego sezonu. No ale teraz już jest menisk wypukły. No już jest menisk wypukły, już jest taki dosyć
dosyć zapełniony. Pewnie będzie czas podsumować, ale wy tu mruczycie, wiecie wy co? Ekipa, no trzeba, przyjdzie już czas podsumowania, bo już pewnie z plaża to jeszcze jedne, nic już się tam nie dorzuci, a generalnie plan był taki, że z tych kubków miało być zakupione GoPro 11. Plan, cały misterny plan w pizdu, jak to mówią, no bo tak to będzie wyglądało, no. Na GoPro 11, gdzie ty tam wchodzisz, Miśka? No nie wchodź tam. Cały misterny plan w pizdu, no bo to się nie da rady, to na pewno nie ma na tyle. A nawet jakbym z tych wszystkich świecidełek, to też by nie ustukał, także tyle. Przecież wy mi normalnie wtrążalacie się w transmisję. Miśka, musicie zrozumieć, że ja wiem, że wy jesteście gwiazdy, no ty to jesteś w ogóle gwiazda, ale no nie wolno przeszkadzać, jak ja nagrywam. Cisza na planie. Rozumiecie? Cisza na planie to cisza na planie i nie ma. Ja nagrywam, ja mówię i chcę się z wami teraz pożegnać. Jak wam się film podobał, bo wiadomo, to są takie tam trening, można to uznać za trening, bo żadne poszukiwania to nie są, ale i tak, jak widzieliście, fajnie tą wersją nastukałem i była bardzo, najfajniejsze to ta stabilność pod tymi liniami wysokiego napięcia. To mi znowu dało mega, mega, mega kciuka do góry dla Rutusa i tyle, nie? Deus na razie leży, na razie leży, na razie ja się bawię. No, a jakbyście się dobrze bawili, to wiadomo, dajcie tą łapkę w górę, dajcie subskrypcję ci, co jeszcze nie subskrybują. Do następnego. Dobra.